2004 uchwalenie kierunków działania na prezydenta miasta Krakowa w sprawie, przepraszam, najmocniej. Oczywiście się tak spieszę, odbieram, bo czy ktoś jeszcze się z tym wyprasza? Tak? Bardzo proszę na pana sobie. Pani dyrektor, przepraszam, już tak mnie ponaglacie, czuję wasze tutaj energię, że bardzo proszę pan sobie. Nie wiem, czy dobrze zrozumiałem pana profesora. Pan mówił, że dlaczego tylko te, co mają audyty? No, wytłumaczę, ponieważ te 40%, które jest na pewną audytyzację, jest uzależnione od audytu. Bank nie sfinansuje, znaczy nie udzieli kredytu, jeżeli nie będzie audytu energetycznego. To dlatego on musi. Pan Włodzimierz Piekło, bardzo. Pani Przewodnicząca, Pani Radny, ja to chciałem powiedzieć, moja decyzja taka, że jeżeli jakaś szkoła nie ma audytu, to nie jest problem, żeby taki audyt przeprowadzić, tylko musi mieć uzasadnienie, że ta szkoła powinna być audyt. Ja tutaj mam informację od Pani Radnej Nowak, która jej szkoła na przykład nie dostała takiej informacji, że może przeprowadzić audyt, że zostanie dopuszczona do tej no, grupy szkół.